Za moimi plecami powstało nowe rowerowe rondo w Warszawie i w Wilanowie w ramach przebudowy ulicy Branickiego, czyli budowie drugiej nowej jezdni, jak i również przebudowie całego skrzyżowania z ulicą Pszczółkową i w ogóle. Jak ta inwestycja się kończy i ile osób faktycznie korzysta poprawnie z tego ronda, o tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, czym znowuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się teraz na skrzyżowaniu ulicy Branickiego, Wogla i Pszczółkowej. I następnie powiem Wam, że macie rozdziały do wszystkich elementów filmu, gdzie będę mówić o ulicy Pszczółkowej, o nowym skrzyżowaniu, o rondzie rowerowym, czy oczywiście o ulicy Branickiego i drugiej jezdni. To wszystko jest tam podzielone, jak i również będzie dokładna analiza, czy ktokolwiek potrafi korzystać poprawnie z nowego ronda. To też w tym filmie będzie, powiem Wam tylko na wstępie, że nie jest dobrze. Natomiast zobaczmy sobie, jak wygląda druga jezdnia i co właściwie tutaj miało być wybudowane. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kilka ładnych miesięcy temu było tutaj słabo, była jedna jezdnia i tą jedną jezdnią wszyscy tutaj jeździli w kierunku ulicy Pszczółkowej z miasteczka Wilanów. To był jeden z kilku wyjazdów z miasteczka Wilanów. Nie muszę chyba mówić, że korki były niesamowite, autobusy tutaj nabierały 10, 15 lub 20 minutowe opóźnienie i w skrócie nie było naprawdę tutaj dobrze i przyjemnie. Na szczęście tamta droga, która powstała tak sobie po cichu, tymczasowo, w końcu została przebudowana i teraz to już wygląda dużo lepiej. Mamy dwie jezdnie, choć jak widzicie tutaj przy rondzie są cały czas te stare zwężenia do jednego pasa na wlocie właśnie ulicy Branickiego z jednej i z drugiej strony, czyli od kierunku wschodniego i zachodniego. Mam nadzieję, że w przyszłości, i to takiej przyszłości mam na myśli do końca tej inwestycji, te zwężenia zostaną usunięte. No, tam ewentualnie te zwężenie przy przystanku autobusowym, krańcowym pozostanie tylko to jedyne tymczasowe. Natomiast to nie zmienia faktu, że to jest jeden też z aspektów, który cały czas jest niezbędny do zrobienia, aby ta przebudowa, która została teraz zrealizowana, mogła być w pełni wykorzystywana. Natomiast z tej strony z kolei możemy zobaczyć drugą inwestycję przy Branickiego, czyli tramwaj kierunek Wilanów. No tutaj też się coś dzieje, oczywiście. Tramwaj kierunek Wilanów powstaje, tu jest sam kraniec tej inwestycji, o tramwaju do Wilana będę mówić więcej w przyszłym miesiącu, więc jeszcze na spokojnie, tylko mogliśmy tam sobie zerknąć, coś tam się faktycznie dzieje. Wracając do ronda, w tym miejscu, jak widzicie, są te zwężenia, a tutaj z kolei dobra nowina, która się zmieniła, a właściwie coś, co się w ogóle tutaj nie miało miejsca, to jest to, że teraz po obu stronach ulicy mamy ciągi piesze rowerowe, właściwie drogi rowerowe i chodniki. Osobno są też w niektórych miejscach drogi prowadzące dla osób niewidomych, głównie przy przystankach. No i tu zupełnie nowy zjazd, jak i również zupełnie nowe przejście dla pieszych, skrzyżowanie Branickiego z Gieszytora. To jest przyszłościowy wjazd też do galerii Wilanów, która ma tutaj powstać po lewej stronie, jak i również oczywiście ważny element, czyli ulica Gisztora, jeżeli kiedyś już w końcu powstanie na całej długości, to oczywiście to będzie duży plus, że będzie tutaj już taki wjazd. Minus jest taki, że nie będzie wyjazdu w kierunku ulicy Pszczółkowej, ale będzie już to połączone jako jedna całość i nie trzeba będzie tego wszystkiego rozkopywać ponownie. Tutaj dalej mieliśmy oczywiście całe nasze największe skrzyżowanie, no i tutaj dalej prosto w kierunku Zawad ściągnie się ulica w ogóle z przystankiem autobusowym, który tutaj na przykład jest trochę oddalony, więc trzeba do niego dojść od samego węzła. Węzeł i cały i te całe skrzyżowanie jest naprawdę ogromne. Nawet z zawrotką od strony centrum, jak widzicie. Dzięki tej zawrotce jest możliwość wjazdu na drogi serwisowe i te techniczne dojazdowe do wszystkich domów i lokali, które się znajdują w okolicy. No i tak, co ważne, nie mamy przejść dla pieszych na wszystkich wlotach, to jest na minus. Przystanki z kolei autobusowe się pojawiły teraz na wszystkich wlotach, więc to jest na plus. Mamy rondo rowerowe, mamy drogi rowerowe mniej więcej po każdej ze stron, co można zaobserwować. Ilość pasów na Pszczółkowej to nawet 5 pasów lotowych od tej strony, co jest dużą ilością, na pewno trzeba to przyznać. No i ogólnie wszędzie się poprawiło też bezpieczeństwo, nowe przejście dla pieszych, nowa sygnalizacja świetna, głównie mam na myśli drogi, które są wzdłuż ulic Pszczółkowej, które są właśnie do wszystkich posesji. Tam wcześniej w przeszłości w ulicy Wogla można było właściwie wjechać w dowolny sposób, można było wjechać w Pszczółkową, robić kółeczka, piruety i właściwie wszystko. Teraz to zostało dosyć mocno ograniczone.
O czym mówię dokładnie, to teraz wam zresztą powiem. To tak, po pierwsze i najważniejsze, jadąc w kierunku centrum, teraz w kierunku miasteczka Wilnów, mamy dwa pasy, którymi możemy skręcić, czyli dwa lewoskręty, jednym prawoskręt, który jest połączony z jazdą prosto. No i po prawej stronie widzimy właśnie, że z tej drogi bocznej jest tylko wjazd w kierunku ulicy Wogla w prawo. To jest zmiana, z kolei po drugiej stronie w ogóle nie ma możliwości wjazdu, dlatego tutaj powstała ta zawrotka i tutaj w teorii da się już tam przejechać. Przystanek autobusowy jest, do niego też jest przejście dla pieszych wyznaczone specjalne. No i dalej już układ drogowy jest mniej więcej taki, jaki był wcześniej, pomijając pas wjazdowy z zawrotki. No i patrząc od drugiej strony, będzie to podobnie wyglądać oczywiście, no bo to tylko i wyłącznie ujęcia są z lotu ptaka. Możemy po pierwsze zaobserwować, że mamy tutaj prawoskręty i lewoskręty, które się pojawiły. Lewoskręt, znaczy tak, najpierw jest pas do zawracania, następnie jest lewoskręt w kierunku ulicy Wogla, następnie jest prawoskręt też w kierunku ulicy Branickiego. No i tak to mniej więcej się tutaj wszystko rozkłada na jedną i drugą stronę. Co ważne, to oczywiście to jest to, że już samochody jeżdżą teraz po wszystkich jezdniach przebudowanej inwestycji. Nie mamy jeszcze całkowicie wszystkiego zakończonego, brakuje jednej drogi rowerowej i przystanku autobusowego wzdłuż ulicy Branickiego, no i pozostałe prace wykończeniowe, jak jakieś przystanki, ławki czy wiaty, które też by się przydały na nowych przystankach. Co ważne i o czym warto powiedzieć, to jest to, że ulica Branickiego jest trochę szeroka, jeżeli chodzi o pas dzielący, ale o tym w sumie powiem za chwilę trochę więcej, bo to też jest ciekawostka, czemu to zostało aż takie szerokie, pomimo tego, że tam na razie nic nie ma. Natomiast tutaj patrząc jeszcze raz na te wloty, możemy zaobserwować, że drogi rowerowe też przy okazji zostały wszędzie połączone i są wjazdy i wyjazdy z ulicy Wogla dla rowerzystów, co jest na plus. No oczywiście wszędzie pełne oznakowanie, pełna sygnalizacja jest świetna dla wszystkich użytkowników drogi rowerowej, dla wszystkich użytkowników dróg, pieszych, rowerzystów czy samochodów. Tutaj jeszcze raz możemy zaobserwować właśnie kolejną drogę, która się znajduje z boku. No i tutaj ładnie to wygląda, że to jest taki ładny czarny asfalt, wszystko jest nowiutkie. Pytanie tylko łącznie, jak długo to będzie wytrzymywać to wszystko, natężenie, bo tutaj jednak ilość samochodów jeżdżających codziennie tędy w kierunku czy to metra Wilanowska, czy ogólnie w centrum Warszawy, jest ogromna i to trzeba przyznać. Natomiast na plus jest to, że po tej stronie przejazd rowerowy jest faktycznie szerszy, bo tu jest naprawdę w sezonie letnim duży ruch rowerowy i to jest oczywiście na plus. Minusem jest to, że choć rondo rowerowe wygląda naprawdę ładnie, jest w pełni oznakowane, to jest to, że nie do końca wszystkie te elementy dookoła wizualne ładnie się łączą. Jakby tutaj widać ewidentnie, że od strony skrzyżowania te półkole takie jakoś tak nie wyszło do końca idealnie, żeby się połączyło z resztą. Może to jeszcze poprawią, ale to faktycznie jest taki aspekt, który bym poprawił jeszcze. Natomiast tak wygląda rondo, a teraz może przejdźmy do analizy, czy ktokolwiek potrafi z niego korzystać, bo w sumie to jest ciekawy aspekt. Czas podsumować moje badanie na temat tego, czy rowerzyści i inni uczestnicy drogi rowerowej potrafią poprawnie korzystać z tego ronda. Przez 10 minut stałem tutaj, nagrywałem to również z drona, możecie wszystko zobaczyć. Tylko i wyłącznie jedna osoba poprawnie była w stanie przejechać przez to rondo i to dokładnie też tak trochę oszukując, że to powiem. Jedna osoba jadąca od ulicy Wogla pokazała, że skręca w prawo, wyciągając rękę w prawo przed rondem, no bo faktycznie taką możliwość miała. Natomiast osoby na rondzie, żadna osoba, która była na rondzie, nie pokazała zamiaru zjechania z ronda. Żadna. Dokładnie zero. To jest istny dramat i pokazuje, że nie ma tutaj właściwie żadnych osób, które potrafią poprawnie korzystać z rond. Już nie mówię o osobach, które jeżdżą samochodami i mają prawo jazdy, nie potrafią z tego korzystać, ale tutaj jest dosyć duży problem. Przy skrzyżowaniach i w różnych miejscach części całej Warszawy też jest taki sam problem. Mało kto pokazuje, że ma zamiar skręcania w prawo czy w lewo. Przydałaby się tutaj ogólnopolska kampania informacyjna, że trzeba pokazywać w prawo, lewo, że się skręca. Aktualnie to jest dosyć duży problem. Natomiast jakie były najczęstsze problemy i błędy? Pomijając to, że tak jak mówiłem, jeżeli ktoś jechał prosto wzdłuż ulicy Przyczółkowej, to nie pokazywało zamiaru zjazdu z ronda, pokazując rękę prawo, tak samo jadące osoby w kierunku ulicy Wogla. Osoby, które wyjeżdżały z ulicy Wogla, też nie pokazywały zamiaru zjazdu z ronda poza jedną osobą. Ale najczęstsze i najgorsze błędy, jeżeli ktoś już pokazał, że zamierza skręcić, to pokazywał to źle. Zazwyczaj to były osoby, które po prostu wjadąc stamtąd od ulicy Przyczółkowej, wyciągały lewą rękę, pokazując, że skręcają w lewo i następnie przejeżdżały albo pod prąd przez rondo, albo objeżdżając faktycznie całe rondo. A przypominam, że trzeba pokazać prawą ręką, jak się zjeżdża z ronda. To jest jeden z błędów. Inny błąd, właściwie trochę kuriozum, to jedna osoba przebiegła rondo i zrobiła sobie kółeczko, a jeszcze inna po prostu przebiegła na wprost. Też parę osób uznało, że w Polsce mamy ruch lewostronny
i wyjeżdżając z ronda, bo przejeżdżając przez rondo przejechały pod prąd po lewej stronie i następnie przejechały dalej przez przejazd rowerowy w kierunku centrum Warszawy po lewej stronie. To oczywiście prowadzi do dużych konfliktów, jeżeli chodzi o dalsze osoby, które jadą poprawnie. No i jak widać, sytuacja jest zatrważająca. Miejmy nadzieję, że w przyszłości to się poprawi. A ja mam nadzieję, że Was widzów poinformowałem, jak poprawnie korzystać z ronda. I przypominam, że zasady poruszania się na rondzie rowerowym i rondzie drogowym są dokładnie takie same. Jeżeli macie w tym miejscu znak o przejściu dla pieszych, to oznacza, że pieszy w tym miejscu ma pierwszeństwo, więc rowerzysta czy inny użytkownik drogi rowerowej też musi się zatrzymać, tak samo jak to ma miejsce przy samochodach. Następnie, jeżeli mamy rondo, jeżeli chcemy zjechać na którymkolwiek ze zjazdów, trzeba pokazać prawą ręką, że się skręca. Na hulajnodze musicie ci wymyślić, w jaki sposób to zrobicie. Najlepiej też prawą rękę wyciągnąć. Wiem, że to jest niebezpieczne. Inny sposób to jest tylko i wyłącznie zakupić kierunkowskazy. No, nie widziałem jeszcze osoby w Warszawie jeżdżącej. Wiem, że są i wiem, że osoby takie jeżdżą, ale ja jeżdżąc po drogach rowerowych nie miałem jeszcze okazji tego nikogo takiego spotkać. Więc niestety nie jest dobrze. A, no i na koniec jeszcze jedna rzecz faktycznie, która miała miejsce. Było parę pieszych, którzy przechodzili po prostu przez sam środek ronda, nie patrząc w ogóle, że to jest droga rowerowa, ale to jest nagminne. Niestety do tego się powoli przyzwyczajam, choć według mnie to też jest łamanie prawa, bo tak to wygląda i miejmy nadzieję, że w przyszłości, może kiedyś, policja będzie sprawdzać, czy poprawnie rowerzyści i piesi potrafią nawzajem się szanować i korzystać z przepisów, jakie są w Polsce obowiązujące. Na razie, jak widać, nie. Wracamy do studia. No i jeszcze z ciekawostek powiem Wam, że mniej więcej około 30 rowerzystów i użytkowników dróg rowerowych, hulajnóg i wszystkich innych urządzeń, które się pomieszczają, pomijając pieszych, korzystało właśnie przez tego ronda podczas mojego badania, więc jedna osoba na 30, 28 mniej więcej osób. To dosyć słaby wynik, trzeba przyznać. Możecie kiedyś sobie stanąć przy tym rondzie, czy przy tym drugim rondzie, który się znajduje na polu mokotowskim, czy innych rondach, które też się znajdują rowerowych w Warszawie i zobaczyć, czy faktycznie ktokolwiek potrafi korzystać, ale w sumie nie muszę Wam mówić, żebyście koniecznie stali przy rondach rowerowych, bo ogólnie są problemy z prawnym korzystaniem nie tylko i wyłącznie przy rondach rowerowych, ale właściwie przy wszystkich skrzyżowaniach, gdzie rowerzyści czy inni użytkownicy dróg rowerowych muszą po prostu wykonać jakikolwiek manewr zgodny z przepisami. Natomiast wracając do jezdni Branickiego w tym miejscu, miałem powiedzieć, czemu tak to jest szerokie tutaj. Odpowiedź jest prosta. Jest to dlatego tak szerokie, bo tu w przyszłości może powstać linia tramwajowa. Jest ta rezerwa pozostawiona. Pierwotnie tramwaj do Wilanowej miał się tutaj kończyć. Tak samo jak na Gagarina, to mniej więcej podobnie miało wyglądać. Na razie cały czas to nie jest jeszcze realizowane, ten element został usunięty i to w ogóle z jakichkolwiek planów w tym czasowo do 2050 roku. Natomiast na spokojnie, kiedyś tramwaj do zawodu dojedzie, kiedyś na pewno, kiedy to inna sprawa. No i tutaj jak widzimy, po prawej stronie jest nowa droga rowerowa z nowymi przejazdami po tej stronie ronda. Mamy też oczywiście właśnie te zwężenia, o których mówiłem. No, trzeba by po prostu całkowicie zrobić nowe oznakowanie na całym rondzie, co sądzę, że mimo wszystko będzie mieć miejsce w przeciągu najbliższych 2 miesięcy, bo w przeciągu najbliższych 2 miesięcy ta cała inwestycja się zakończy, podobnie jak budowa światowida do Modlińskiej, o której niedługo będę mówić na dniach, więc tak te inwestycje się powoli wszystkie kończą. Natomiast co jest niegotowe i co jeszcze trzeba skończyć? Po pierwsze oznakowanie, tutaj lewoskręt całkowicie nie jest gotowy, nie ma sygnalizacji świetlnej, te przejście dla pieszych nie istnieje przez ulicę Branickiego w tym miejscu i ten przejazd rowerowy, tam też droga rowerowa się kończy w przyszłości właśnie w kierunku tej galerii handlowej. No i tutaj możemy z kolei zaobserwować, że nie mamy ani przystanku autobusowego, bo tu nowe przystanie powstanie, ani nowej drogi rowerowej, czy chodnika, drzew, nic nie ma. Tu jeszcze się wszystko dzieje, więc to jest jeszcze jeden z takich aspektów. Więc jak faktycznie inwestycja się zakończy za 2 miesiące, to przyjadę tutaj ponownie i to wszystko podsumowuję, żebyśmy mieli to wszystko zrealizowane i zobaczyli, jak to powstało na przestrzeni tego całego czasu, jak to kiedyś strategicznie wyglądało. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeśli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam Was do zostania patronem. A widzę nosza, dzięki temu mogę cały czas nagrywać niezależne filmy na moim kanale. No i oczywiście dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim rowerowym rondzie i czy Wy korzystacie z przepisów, czy jednak macie je gdzieś. Bądź może jakieś macie inne ciekawe kwestie a propos tejże inwestycji. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!